Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj podłączyliśmy sobie pod telewizor Sony taki oto dekoder. Jest to dekoder HDX450 opiekuna, zwykły dekoder DVB-T z opcją satelity. I co chcemy osiągnąć? Chcemy móc sterować tym dekoderem za pomocą pilota od telewizora. Jak sobie tutaj przełączę źródło sygnału na telewizorze na HDMI 2, no to jak widać dekoder jest włączony, mamy dekoder podłączony, wyświetla nam jego menu, no ale nie możemy nic zrobić. Zatem wejdźmy w menu telewizora i tam gdzieś będzie opcja, którą trzeba zmienić, żeby móc sterować tym dekoderem. Na pewno wejdźmy sobie tu u góry i znak taki ustawienia z tą taką śrubką, musimy sobie do niego tutaj wejść. No i gdzieś tu będą te ustawienia, trzeba je tylko znaleźć. Myślę, że to będzie kanały wejścia. I raczej chyba tutaj gdzieś w zewnętrznych wejściach, zobaczmy. Konfiguracja urządzenia zewnętrznego, zarządzanie wyjściami. Konfiguracja dekodera, chyba tutaj najprędzej by to było, zobaczmy. Konfiguracja sterowania dekoderem, no to może być to. Konfiguruj. I tutaj mamy funkcję wspierana przez Quickset firmy UAE. No zobaczymy, czy to zadziała, czy nasz dekoder w ogóle to wspiera. Upewnij się, że dekoder jest włączony, podłączony do wyjścia HDMI, komponent lub AV. Nasz jest pod HDMI, więc nie ma problemu. No i tu musimy wybrać wyjście, na którym jest dekoder podłączony. Ja go mam na HDMI 2, zaznaczamy. No i widać, obraz się pojawił dekodera. Wyszukiwanie dekodera. Zobaczmy. Nie można zidentyfikować dekodera. No spróbujemy ręcznie to zrobić. Tutaj nam oczywiście dostawców wyświetli, ale tutaj wpiszemy brak dostawcy, wykonaj. Wyszukuj dostawcę usług TV lub producenta dekodera. To jest Opticon. Wpisujemy Opti. Wydaje mi się, że kilka pierwszych liter wystarczy. Oni tak z internetu sobie pobierze cały softik do tego. I jest tutaj Opticon faktycznie, firma. Ciekawe, czy jeszcze o model będzie prosił. Myślę, że tak. I teraz klikamy. Teraz wykonamy sobie taki test. Sygnał dekodera powinien wyświetlać się poniżej. Pilot będzie wykonywał test PROC-A przez 10 sekund, czyli pilot będzie próbował chyba się zaprogramować z tym dekoderem, jeśli nie mylę. No, spróbujmy test. No, zobaczymy. Nie, nic się nie zmieniło tutaj. Może po modelu nam go wyszuka. Numer modelu to jest model HDX405. HD spacja X405. No, spróbujemy po modelu. No jest tutaj taki model, nie ma literki P za nim, sam X405 tylko. Przynajmniej na jego pudełku nic tutaj więcej nie znalazłem. Dobra. Do 30 sekund potrwa. EPG nie chce, nie jest mi do niczego potrzebne. No i teoretycznie on powinien już działać. Zobaczmy. Przejdźmy teraz do dekodera. Faktycznie działa. Przełącza programy. No, to mi się podoba. Fajny bajer. Bardzo fajny bajer. Ja tu nie mam zainstalowanych żadnych programów, bo ten dekoder był tylko podsadkę podłączany, ale widzicie, przełącza nam programy. Super. Na dekoderze. To mi się podoba. Czyli da się to bardzo łatwo ustawić. Można też tutaj sobie na listę programów w dekoderze wejść, przełączać pilotem od telewizora. Elegancja Francja, wam powiem. No działa ta opcja jednak. Sony fajnie tutaj zadbało o to. Także no widzę, że działa przełączanie na pewno programów. Tu u góry można sobie listę OK włączyć. Czy menu jakieś dekodera można odpalić? Na razie mi się takie coś odpala. Czyli to jest taka jakby nakładka systemowa tutaj od Sony. I
jeżeli na przykład jakiś przycisk nie działa, to nam się taka nakładka tutaj uruchomi. Dajmy teraz menu i faktycznie jakieś menu się tutaj uruchamia. Tu na pewno jeszcze można tutaj dokonfigurować sobie. O, ten przycisk na przykład już nie działa w tym dekoderze, więc niestety nas przełączyło do normalnego odbioru telewizyjnego. Tutaj jeszcze mamy opcje, kolejne jakieś menu widzę. Tutaj nam się Sony Bravia włącza. To by trzeba było sobie guziki pokonfigurować w jakiś sposób. Lista VOD, tutaj jeszcze mamy zasilanie, można go wyłączyć też zdalnie, jakby co. Znaczy tym pilotem od telewizora. Zobaczmy, czy zadziała. No, działa, wyłączył się dekoder. No super, na pewno tu jeszcze by trzeba było coś pokonfigurować, ale de facto możemy wyłączyć dekoder. Nie wiem jeszcze, czy można go włączyć, ale na pewno da się włączyć, już widzę, zasilanie. I pewnie się zbotuje teraz. Nie no, Francja, elegancja, podoba mi się to, działa. I on się teraz botuje, za chwilkę nam się powinien ekran pojawić z dekodera, także mamy takie jakby połączenie pilota z nakładką systemową, która umożliwia nam tak naprawdę sterowanie całym dekoderem za pomocą jednego pilota. Jest to troszkę inna metoda niż CEC, który jest zaimplementowany w telewizor i trzeba było go włączyć. Ja go w tej chwili wyłączyłem, czyli taka komunikacja po kablu HDMI, ale no, też to działa. Tutaj bezpośrednio można by powiedzieć, że robimy to na pilocie. Także dzięki za oglądanie tego filmiku. Cześć!